Witajcie, moi kochani. Wróciłam z kolonii. Nie powiem, żebym była bardzo wypoczęta, bo narobiliśmy kilometrów po tym mieście, ho, 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 a było w miarę ciepło, a ja byłam za ciepło ubrana, więc mnie wymęczyło. No, nieważne. I szczerze mówiąc, już miałam iść do łóżka, ale dostałam od Was tyle wiadomości. Właśnie odnośnie spełnienia życzeń. Słuchajcie, jak się cieszę dla Was naprawdę, że już się Wasze życzenia zaczynają spełniać. To naprawdę koi moje serce i oby tak dalej, kochani. Wymiana energii jest, to widać, bo za każdego lajka, każdy lajk, każdy komentarz to jest wymiana energii i na pewno będziecie nagrodzeni od uniwersum właśnie. Za to, kochani. I ja w ramach wdzięczności za te Wasze kochane komentarze zrobię Wam dzisiaj lustro. No bo już parę dni, ostatnio było to z efektami specjalnymi, dzisiaj na pewno nic nie pierdyknie, żaden statyw. Ale zanim zaczniemy, kochani, to już sobie zapalimy świeczuszkę w ramach wdzięczności za spełnione nasze życzenia. Czyli my nie bierzemy nic innego, właśnie pod uwagę, jak to, że uniwersum spełni nasze życzenia. Więc pomyślcie sobie, za co jesteście wdzięczni. Właśnie już dziękujemy za spełnienie tych naszych życzeń. Boże mojego serca, przez ten płomień. Moja wdzięczność do Ciebie płynie. Okej. Dobrze, kochani. To co? To ruszamy. Mam dwie takie same karty. Tak, dwie takie same talie. I zaraz sobie je oczyszczę, tasuję i zaczynamy od lustra, czyli zaczynamy od Ciebie, od Twoich myśli, od Twoich uczuć w kierunku człowieka Twojego serca i co Ty zamierzasz zrobić w jego kierunku. I zaraz zrobimy to samo u Twojej bratniej duszy, u tej osoby, którą nosisz w swoim sercu. Jestem bardzo ciekawa, co nam tu wyjdzie dzisiaj, bo już się zaczyna w eterze bardzo dużo dziać w procesie. Czy właśnie w tych relacjach międzyludzkich, bo równie dobrze możesz patrzeć, nie wiem, na przyjaciela, na męża, niekoniecznie to musi być ktoś taki niedostępny, prawda? Czy nie wiem, relacja z matką, z ojcem. No i zobaczymy, co nam wyjdzie. Dobra. Zaczynamy od Ciebie. Jakie myśli masz w kierunku osoby, którą nosisz w sercu. Co myślisz? Tu mamy trumienkę, mamy kwiatki, ptaszki. Boże, fajnie się zaczyna. Mamy niedźwiedzia i mamy list. Wow. Co czujesz? Co czujesz w jego kierunku? Jakie uczucia masz? Mamy kosę. Mamy pierścionek. Po 4.
cztery karty nam u Ciebie wypadają. Mamy koniczynkę i mamy Ciebie. No pięknie. I co zamierzasz zrobić? Czy planujesz coś zrobić w jego kierunku? Oj, planujesz, planujesz. Ho, ho, ho. Co tam się pozmieniało, co? Bo przy ostatnim lustrze nie było aż takie ciekawe karty. Dobra. Teraz mamy nawet 5. Okej, kochani. No to mamy tak. Jeśli chodzi o myśli, to coś, co uważałaś za zamknięte, za zakończone, co umarło śmiercią tragiczną, nagle zaczyna odżywać. Tak. Zaczyna się jakaś komunikacja, czyli w Twoich myślach jest właśnie takie poddenerwowanie, tak jakbyś czuła, że coś się wydarzy, że nastąpi niebawem komunikacja i to powoduje taki, wiecie, taki dreszczyk, takie mrowienie w brzuchu. Na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi, że jeszcze nic się nie wydarzyło, ale Ty czujesz, że się coś wydarzy i to zaprząta Twoje myśli. No i oczywiście z kartą niedźwiedzia i komunikacji cały czas myślisz o tej Waszej komunikacji z tą bratnią duszą, bo niedźwiedź to jest komunikacja, ale że ten niedźwiedź patrzy w kierunku listu, więc Twoje myśli krążą cały czas, kiedy napiszę, czy napiszę, jak napiszę. Jeśli chodzi o serce, no to mamy kosę, która właśnie ostrzem idzie w pierścionek. Co to oznacza? To oznacza, że w sercu byś chciała najlepiej już teraz, szybko, najlepiej już wziąć ślub, już zalegalizować ten związek, czy wejść w taki poważny związek, bo z koniczynką i z Tobą, no to jest praktycznie wielkie szczęście dla Ciebie. Co prawda ta koniczynka oznacza często, tak tłumaczą tarociści Lenormanda, że to jest takie krótkie szczęście. Ale z tych właśnie krótkich, małych momentów szczęścia buduje się to wielkie szczęście, kochani. Więc dla Ciebie właśnie to, ten związek i te chwile, które spędzasz właśnie ze swoją bratnią duszą, to są naprawdę dla Ciebie wielkim szczęściem. Co zamierzasz zrobić? Słuchajcie, nie wiem, czy niektóre z Was, czy szykuje się na pewno randka, bo Ty zamierzasz się spotkać z nim. Tutaj będzie bardzo mocno karma, bo mamy krzyż karmiczny, bardzo mocno będzie karma działać, czyli ten portal, który się otworzył, on może teraz rzeczywiście, Ci na górze będą popychać tą Twoją bratnią duszę właśnie do działania. I ja myślę, że to spotkanie, które się szykuje, a już na pewno, bo mamy księżyc, najpóźniej pełnia, albo teraz niebawem będzie nów księżyca, może być tak właśnie, że w tym czasie się spotkacie i Ty zamierzasz właśnie chyba powiedzieć mu o swoich tęsknotach i swoich uczuciach, bo mamy i księżyc, który mówi właśnie o tęsknotach, i rybki, które mówią o uczuciach. To są chyba jedyne rybki, które mi się nie podobają w Lenormandzie. Ja mam dużo kart, a akurat te mi się nie podobają, a wiecie dlaczego? Bo one takie już wyciągnięte na hakach wiszą. Ogólnie ładne karty, ale te rybki mi się nie podobają, bo te rybki mają pływać w wodzie, mają być w uczuciach, także nie wiem, co autor miał na myśli, no ale niech mu będzie. Co jeszcze może być? Ja sobie wytłumaczę to inaczej. Jak już te rybki były tak wyciągnięte, z tej wody już są, czyli te uczucia wszystkie wypłyną na wierzch. Tak sobie to wytłumaczymy, dobra? Okej, to mamy Ciebie. A teraz zobaczymy, co ten Twój książę, czy księżniczka, czy ktokolwiek tam myśli, czuje i zamierza zrobić w Twoim kierunku. Czekajcie, jak my to zrobimy? Świeczuszkę widać. Tego postawimy sobie tak, żebyśmy miały trochę więcej miejsca. Ok. Dobra.
Jakie myśli on, ona ma w Twoim kierunku? Mamy wieżę. Mamy park, mamy drzewo i mamy pana. Sam nam się położył w jego myślach, więc myśli już mamy. Co czuję? Ja pierdziu. Ładnie, ładnie. A jednak warto było usiąść przy moim czarodziejskim stole. Nie mogę. Oj, dzieje się, dzieje, dziewczyny i chłopaki, dzieje się, co czuję i co zamierza zrobić. No, teraz proszę o ładne karty. Chmurki, mamy dziecko, mamy niedźwiedzia i mamy buciany. Halleluja! Ja już się cieszę dla Was, bo naprawdę piękne lustro. Co myśli? No, on myśli tutaj, że właśnie już czas wyjść z tego, z tej czarnej pla, 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 z tego wycofania, z tego zamknięcia, z tego, z tej stagnacji, w jakiej on się znajdował, czy w jaką, którą spowodował on w Waszym połączeniu, w Waszym związku. I właśnie tutaj mamy wyjście na zewnątrz, znowu wrócić do życia, bo mamy ogród, to jest czy park, to jest miejsce publiczne, gdzie można się spotkać, gdzie można wyjść na kawę, gdzie, nie wiem, mogą Was znajomi zobaczyć, jeśli ten związek jest ukrywany, ale to jest takie, naprawdę chciałbym pokazać, chciałbym znowu wyjść i znowu się spotykać, załóżmy tak, jak to było kiedyś. Z drzewem mamy, chciałbym, jego myśli oczywiście i tutaj jego mamy, żeby to rosło, żeby się to rozwijało, żeby to się leczyło, żeby to było stabilne, piękne, silne. Takie ma myśli, jeśli chodzi o Ciebie. Co czuję? I słuchajcie, na tym samym poziomie mamy kosę, mamy otwartą książkę, mamy bukiet kwiatów i mamy psa. Co to znaczy? To znaczy, że z kosą, bo jeśli kosa swoim sztyletem pokazuje na następną kartę, to znaczy, on chce bardzo szybko otworzyć jakiś nowy rozdział w Waszym związku. To są jego uczucia. On chce, żeby coś się na nowo otworzyło, żeby zacząć coś na nowo. I oczywiście z kwiatami na poziomie serca chce Cię spotkać, chce Cię mieć przy sobie, chce z Tobą przeżyć piękne chwile, chce tej randki. Może dostaniesz jakiś prezent również. No i z kartą psa w sercu on jest Ci wierny, on jest Ci oddanym przyjacielem i to jest również karta bratnich dusz. Więc on czuje to Wasze połączenie na poziomie serca bardzo, bardzo. Teraz mamy co zrobi. I mamy chmury, mamy dziecko, mamy niedźwiedzia i mamy bociany. No piękne karty. Na początku co będzie chciał? Będzie chciał, jeśli ruszy w Twoją stronę, to będzie chciał wyjaśnić wszelkie niejasności, aby na nowo, na czysto ruszyć znowu, zacząć to, bo dziecko małymi kroczkami rusza coś do przodu, coś się rozwija. To jest również nowy początek, zaczęcie czegoś na nowo od początku. I słuchajcie, tutaj mamy znowu niedźwiedzia. Niedźwiedź to jest, wiadomo, bratnia dusza. I zobaczcie, jak ten niedźwiedź tutaj tak naprawdę tak z pełną siłą, z pełną energią pokazuje, gdzieś chce ruszyć, czyli on jest pełen energii, pełen zapału. A do czego chce ruszyć? Z taką męską, mocną energią do pozytywnych zmian. Zobaczcie, bocianki, rodzina, harmonia, to jest karta rodziny, to jest karta pary, która nigdy się nie rozstaje.
Tam mamy oczywiście, zobaczcie, jeszcze malutkie pisklęta. Także karta bodźków to jest zawsze pozytywne zmiany. Więc zobaczcie, co tu się dzieje. Piękne lustro i bez efektów specjalnych dzisiaj. I teraz patrzymy, ile kart macie razem. Na pewno macie niedźwiedzia razem. Na pewno macie bukiet razem. Na pewno macie razem jego, czy trzy karty już macie razem. I to jest on, to jest niedźwiedź i to jest kosa. Czyli on, niedźwiedź i kosa. Czyli no, praktycznie to on teraz dokona wszelkich ruchów. Jeśli coś się zadzieje szybko, niespodziewanie, to właśnie z jego strony, kochani. I to będą pozytywne zmiany. Pięknie. To co teraz? Zobaczymy, jak uniwersum to widzi. Ja kocham te karty. Ktoś się pytał, to są karty niemieckiej tarocistki, zresztą nie tylko. Bardzo ją lubię. One się nazywają Erat Aliquanto. Twoja historia to jesteś ty, od Jonanda Latura. Ona ma swój niemiecki kanał. Bardzo fajna dziewczyna, bardzo ją lubię. Bardzo często z nią rezonuję. To jest dla mnie, mówię, taka bardzo fajna kobitka. Także jeśli ktoś z Was rozumie niemiecki, to ja naprawdę polecam ten kanał. No i dobra. To zaczynamy. Zobaczymy, co uniwersum powie na ten rozkład, na to lustro. Jak oni widzą to, co się tutaj pokazało. Mamy dzień, który nigdy nie nastąpi, ale ja Wam zaraz powiem, o co tu jeszcze chodzi. Ha! Mamy stary bagienny dom. I mamy pustą kartę. Słuchajcie. Czyli tak. Ten dzień, który wyście myślały, że on nigdy nie nastąpi, że nic się nie wydarzy, że tak czekacie w pustkę, on nastąpi. Dlaczego? Bo ktoś z przeszłości wróci, kochani. Ktoś wróci z przeszłości, czyli po długiej nieobecności, jak właśnie ten stary bagienny dąb, który wpadł w to bagno, bagno go pochłonęło, on tam leżał ileś tam czasu i po jakimś długim czasie to bagno wypycha to stare drzewo do góry i ono już nie jest takie same, jakie było, bo ono jest mocniejsze, bo wtedy to bagienne drewno jest ciemne, ma czarną barwę, ciemną barwę. Czyli tak jakby to drzewo w tym bagnie leżąc tam się przetransformowało i wyszło na wierzch jeszcze bardziej silne, zmienione, ale silne. I może być tak, kochani, że właśnie on wracając po jakimś tam czasie, kiedy przechodził tą transformację, możesz go odebrać jako innego, ale to nie znaczy, że jest gorszy. On jest mocniejszy, silniejszy i na pewno dużo mu dało to siedzenie w tym bagnie. Wy wiecie, że bagno przenośnia, wiecie, o czym mówię, bo robiłam już rozkłady, co się tam u niego dzieje, co się dzieje za kulisami, jakie lęki i tak dalej. I tu mamy kartę pustą, a karta pusta mówi zawsze otwarta przestrzeń. Wszystko może się wydarzyć. Wy kreujecie swoją rzeczywistość. Także wrota otwarte, portal się otworzył, wrota się otworzyły i teraz wszystko zależy od Was, od Ciebie i od niego, czy od niej, co Wy z tym zrobicie. On na pewno przeszedł jakąś transformację, na 100%. Tylko zobaczymy, czy Ty sobie z tym poradzisz, bo to już nie będzie ten sam Wiktor, który był kiedyś. Na pewno zauważysz zmianę. Obserwujcie, dobra, jak się spotkacie. I tak jak mówię, tu jest pusta karta. To wy macie sobie ją zapisać.
przestrzeń jest dla Was, wszystkie siły na niebie i na ziemi i Was działają na Waszą korzyść. Wy tylko musicie to wykorzystać. Ok. To jeszcze zobaczymy. Nie, czekajcie, jeszcze zobaczę. Ja rzadko zaglądam na spód kart. To były jego. Na spodzie mamy myszki. Jeszcze coś go gnębi, gryzie. A u ciebie mamy dziecko, patrzcie. I ty też chcesz nowego początku. Super. A Erat Alikwanto, ja już widziałam, też mamy, zobaczcie, ramę. Czyli przestrzeń jest dla Was po raz kolejny. Ok. Zobaczymy, co on chce Ci powiedzieć od serca. Ale gadatliwy. Nie uwierzycie. Bratnie dusze. Twoja bratnia dusza już jest duchowo przy Tobie. Uwierz w to. To chce Ci powiedzieć. Nie widzicie, bo ten... Czyli wyszła nam bratnia dusza. A co Ty jemu powiesz? Ja jestem ciekawa. No już nie przesadzaj, dziewczyno czy chłopaku, tak na spokojnie. Jedna karta, uj, ale poleciała. Balans. Porządny związek oferuje stabilność i wyzwanie jednocześnie. Czyli Ty chcesz tego balansu między Wami, chcesz poczuć, że ten Wasz związek jest stabilny, ale też chcesz i lubisz wyzwania w tym, nie? No pięknie, to tu położymy. Pod spodem mamy... Głęboko w swoim sercu znasz już odpowiedź. Rób to, co jest najlepsze dla Ciebie. I co? Jeszcze runkę wyciągniemy. Zobaczymy, jaka runka tutaj działa na to czytanie. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. No ja już zmęczona jestem, kurczę. Kenas. Tak. To jest runa Kenas. Ogień. Ogień, ogień, ogień. Więc kochani, ta runa mówi, że tutaj się będzie palić. Może tak palić, wiecie, jak ma się palić. Jak ja to mówię, materace będą się palić. Ale między Wami na nowo może właśnie odżyć ta miłość, to wszystko. Może po tej właśnie ta rozłąka, bo nic się nie dzieje bez przyczyny. Ta rozłąka spowoduje, że coś na nowo, że Wasze serca się rozgrzeją, Wasze ciało również na pewno na 100%, już widzę, co się będzie działo. Co niektórym zazdroszczy. Dobrze, mój mąż tego nie słyszy. Więc ogień. Ogień, kochani, i wykorzystujcie ten ogień. Bo pamiętajcie, że Nie chcę Wam zabierać wielkich nadziei, ale nawet jeśli to będzie krótkie szczęście, to również się składa na to duże szczęście. Takie krótkie momenty, szczęśliwe momenty, one się scalają w wielkie szczęście. Także korzystajcie z tych wszystkich momentów, jakie są Wam dane. Okay? Ale nie zapominajcie o swojej wartości. Okej. No, bardzo mi się podoba to czytanie, powiem Wam. No to cóż, to życzę Wam wszystkiego dobrego, oby to czytanie wszystkich dotknęło. Dziękuję Wam, kochani, oczywiście za łapkę w górę, bo wiem, że Wam się podoba to czytanie i jeśli ktoś chce iść w rezonans, no to musi koniecznie dać łapkę w górę. I ja czekam oczywiście z wielką tęsknotą na Wasze komentarze. Bo jestem ciekawa, mówię, już wiem, że kilka osób dostało propozycje, że się szykują randki, spotkania, że już piękne słowa padły. Także powiem Wam, no cieszę się, bo ja wiem, co to znaczy, taka właśnie tęsknota, takie czekanie. I wiem, jakie to jest ekscytujące, jak po dłuższym czasie ta
ta właśnie bratnia dusza wypływa z tego bagienka i pokazuje się na powierzchni. I będzie hot, hot, hot. I tego Wam życzę, kochani. Wszystkiego dobrego i pewnie do jutra. Buźka, pa.